Tutaj do nas. Trzymaj jeszcze będzie. Również też chciałbym, żeby Państwo zadawali pytanie Michałowi Szczytyńskiemu, który z racji gospodarzy bardzo tutaj mocno nas wspierał. I gdyby nie jego osoba, chciałbym to jasno powiedzieć, ta gra nie byłaby się na pewno. Także tutaj ogromne podziękowania w Twoją stronę, Michale. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijała szerzej, mocniej i że będziemy się częściej spotykać na tego typu eventach. Z czystą przyjemnością. Na wszelkie pytania proszę po prostu zadawać pytania, podnosić rękę, zadawać pytania i będą tutaj panowie wszyscy. Szanowni Państwo, ja tutaj jestem pierwszy raz w ogóle na takich grach, w ogóle moja drona formalna to zapasy. Chciałem pogratulować organizatorom fantastycznej imprezy, naprawdę fajnych, ciekawych walk. Mam nadzieję, że w tym towarzystwie będziemy się widywać częściej. Wszystkim życzę sukcesów, zdrowia i powodzenia w życiu. Dziękuję. Dobrze, kto pierwszy chciałby zadać pytanie? To może Mateusz, wrażenie walki. Jeszcze podzielić się tam kilka zdań o walce. Może prawa, która może być najbliższą przyszłość. Co konkretnie? Co się walce może powiedzieć? Jakie były założenia na walkę? Może zapytać? Tak, spodziewałem się, że zawodnik będzie prowadził walkę w stójce. No i tak też się stało. Na początku wziąłem sporo ciosów, co widać zresztą. Udało mi się wyczekać i zaatakować techniką z dolu, przez co skończyłem walkę. Może jaki plan na najbliższą przyszłość? No myślę, że jakaś walka po nowym roku. Ja widzę tutaj po minie trenera, że już plan jest jakiś, może coś... Dlaczego tak późno? Marek jest przed zabiegiem kosmetycznym, także na pewno troszeczkę sobie odpuścimy. I tak jak powiedział, no, koniec stycznia, początek lutego. Jesteśmy też na etapie przygotowawczym rozwinięcia PLK, profesjonalnej ligi MMA. No, tutaj mamy założyciela, przedstawiciela tej organizacji. Jest to ogromna szansa dla młodych zawodników, którzy wybili się w amatorskiej lidze i z czasem będą mieli szansę bić się w tych największych organizacjach. Ale muszą niestety pokonać szczeble. No, jednym z nich właśnie jest PLK. No i nasz Prime. Także tutaj przy współpracy z Mirkiem wszystko fajnie się nam udało i oby tak było częściej. Panie prezesie. Powiedz coś od siebie też. Dziękuję bardzo organizatorom, wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta impreza się odbyła. Uważam, że jeżdżę po różnych imprezach i naprawdę fajnie zorganizowana impreza, sprawna. Sprawnie nie zawiedli, nie było żadnych złych werdyktów. Zawodnicy pokazali, myślę, dobre MMA. No, co tu więcej powiedzieć, więcej takich imprez w kraju, tak? Dziękuję bardzo. Ja może chciałbym jeszcze też, żeby zabrał głos Krzysztof Kułak, z tego względu, że Państwo może nie wiedzą do końca, ale niebawem będzie możliwe zobaczyć na linku PSW. I oczywiście, co Cię czeka, jak przebiegają treningi, czego się spodziewasz w linku? Znaczy, ja dziękuję za zaproszenie tutaj na imprezę. Z Krzysztofem i z Mirkiem bardzo dobrze się znam. Mateusz również jest rozwojowym zawodnikiem. Bardzo ważne, jeśli chodzi o tę galę, jest systematyczność, żeby ci zawodnicy wiedzieli, że mogą za 3-4 miesiące mieć zagwarantowany start. Dlatego te walki są jak najbardziej na miejscu. Egida profesjonalnej ligi MMA to jest właśnie coś fajnego. Jeśli chodzi o mnie, 1 grudnia KSW, powrót po 2 latach do ringu i zapraszam wszystkich do oglądania w telewizji. A z mojej strony, jeśli chodzi o walki, no to jest zawsze, ma się jakiś faworytów, a jako sędzia jestem bezstronny i to dla mnie najważniejsze jest, że na galach u Mirka i też również u Krzyśka, a teraz u Michała ta bezstronność jest bezwarunkowa. Może Tomek jeszcze da. Właśnie chciałem wywołać do tablicy adwokatora. Ale słuchajcie. Na boso przyszedł. Na boso przyszedł. Właśnie.
Jak z twoją karierą, co będzie się działo dalej? Bo fajne walki oglądaliśmy, teraz troszeczkę tak jakby... No, kariera na razie w przestoju. Jeżeli będą jakieś informacje, to wszystkie takowe pojawią się na mojej stronie tomaszdrywal.pl. Na chwilę obecną nie jestem w stanie nic powiedzieć i nie mogę też powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o organizację gal w Polsce, jakie miała miejsce dzisiejszego wieczoru, no to tutaj wystarczy się podpisać się przed mówcami, że no by takich więcej gali, tak jak Krzysiek mówi, żeby po prostu był jakiś harmonogram powstał, przede wszystkim z punktu widzenia zawodnika, żeby mógł się przygotować, na przykład, nie wiem, okres do wiosny, dwumiesięczna przerwa wakacyjna i znowu kolejny okres, nie wiem, finał, koniec grudnia i tak dalej. Wtedy możemy jak gdyby trenować jak, zawodnicy judo, zapasy, kalendarz imprez po prostu. Tak. Tego brakuje i tego bym sobie życzył i chyba zawodnicy też. Powiedz też coś o swoim projekcie, co teraz ma miejsce, finał tego projektu. Kurczę, no, ten projekt się ciągnie, to nie jest mój projekt, ja jestem prowadzącym wraz z Mariuszem Cieślińskim, także tutaj jeżeli chodzi o większość informacji, to do producentów, natomiast no, mamy już ten finał, mam nadzieję, finałowe nagranie i gdzieś to w końcu wreszcie zamieści. Bardzo za niedługi okres. Ja jeszcze również chciałbym zadać takie pytanie od siebie trochę, bo my w sumie cały czas się uczymy, jeżeli chodzi o organizowanie gal. A mamy tutaj trzech mężczyzn, trzech osobników, którzy o galach dużo wiedzą. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Mirka, to jako od strony organizacyjnej. Jeżeli chodzi o Tomka, od strony największej federacji na świecie, czyli UFC, dużo mogłeś zaobserwować. Tak samo Krzysiek, nie wiem czy wiedzą Państwo, ale jest to praktycznie najbardziej doświadczony polski fighter, na wielu ringach występował. I takie pytanie ode mnie, co możemy zrobić lepiej, w którą stronę to powinno iść? Na pewno większe garze. Nie, może ja zacznę. No, generalnie bez mediów ten sport nie ruszy. No i tutaj jak gdybym siłą napędową... Jeszcze raz zaczynając, tak dla mnie osobiście myślę, że możemy robić te projekty, starty i tak dalej, ale tak naprawdę bez szerszego medium no, nie dotrzemy do większości grona ludzi i nie pozyskamy tej publiczności. Przede wszystkim też musimy przedstawić fajne walki, ciekawe postacie, fajnych zawodników. No, ja też w tym programie, który robimy, mniej więcej coś takiego chcemy zrobić, a to jak gdyby wszystko współgra, bo tak naprawdę wszyscy coś robimy w tym kierunku, żeby ten sport się rozwijał. No, żeby też można było na nim zarabiać, bo charytatywnie działać nie możemy, zależy się, bo w końcu się wszyscy wykruszymy, i my, i zawodnicy, i organizatorzy. Także myślę, że no, po prostu pozyskiwać media i pozytywny wizerunek tego sportu przede wszystkim. I tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi tutaj o organizację, no, UFC tak naprawdę dzisiaj jest ekstra klasą, oni są na rynku już 15 lat i tutaj wszyscy dzisiaj mówią, że wow, że UFC, tylko ja kiedyś czytałem wywiad z Dana White'ą i on w pewnym momencie przyszedł do swoich włodarzy i powiedział, że mamy tam, nie wiem, 5 milionów na minusie i co robimy dalej. W 2005 roku. Tak, i był taki okres, że oni po prostu mieli ten interes zamknąć i wystrzeliło po prostu i dzisiaj są czwartym pod względem oglądalności sportem w Stanach Zjednoczonych. Mamy grudzień na karku, a oni w grudniu robią 5 imprez dla 5 różnych stacji. Także no, myślę, że ten trend amerykański już do nas napłynął i coś się po prostu dzieje. No i my tutaj wszyscy jesteśmy współtwórcami na szczęście i mam nadzieję, że to się nie wysypie po prostu. No i z tego miejsca należy podziękować sponsorom, bo bez nich tej imprez nie będzie nigdy. Tak się wydaje, że biletowane imprezy powinny zamknąć budżet, a różnie to nieraz jest. Tym razem publiczność nam dopisała, mieliśmy imprezę na tyle osób. Fajno się złożyło, że byli fani. Mam nadzieję, że następnym razem sala się zapełni całkowicie. No, władze miasta nam na pewno też pomogą. I... Czyli uwaga między wierszami, prezes właśnie zapowiedział, że powrócimy na ten brzeg. Prawdopodobnie. No na pewno tak. Bardzo wspaniali ludzie i ciepło przyjęli nas, mówiąc o MMA. W zeszłym roku nam się udało, w tym roku nam też się udało, także na przyszły rok nie ma problemu. Ja tak samo z tym pytaniem chciałbym jeszcze pokontynuować.
którą stronę, co możemy zrobić lepiej. Kowadis, MMA i tak dalej. Ja myślę, że tak jak Tomek czy Krzysiek byli kiedyś zawodnikami, jeszcze nadal są, można powiedzieć. Tomek i Krzysiek też są trenerami w tej chwili. No myślę, że właśnie kalendarz imprez jest bardzo istotny. To właśnie jakby próbujemy zrobić, chcemy zrobić coś takiego jak stali współpracownicy profesjonalnej ligi w każdym regionie, żeby ci najlepsi organizatorzy po prostu z nami współpracowali. I jest to fajny projekt, dlatego że nie ja sam robię, nie Krzysiek robi, nie inni, tylko po prostu razem to robimy. Razem jakby, razem można więcej, tak mamy, jest Tomek Dwal, jest Krzysztof Kułak, każdy coś mądrego doradzi i organizator będzie mógł zrobić tą imprezę lepiej. Jeżeli chodzi o garze, ja bym po prostu nie przesadzał z tymi garzami, dlatego że organizator nie poradzi, jeżeli garze będą za duże, to po prostu nie poradzi zorganizować tej imprezy. Ja bym w tej chwili się skupił na rozwoju jakby tych młodych talentów i na tym, żeby te garze były pewne, to znaczy bardziej realne. To znaczy skupiłbym się na tym, żeby była klatka, dobre pole walki, to żeby zawodnicy mieli hotel dobry, dobre jedzenie, a garze dla młodych zawodników nie powinny być duże, nie dlatego, że ja im żałuję, tylko dlatego, że po prostu nie będziemy w stanie jako organizatorzy tacy mniejsi lokalni po prostu unieść ciężaru tych gal. Ja robiłem tam 10 czy 11 gal. Kilka gal. Wietrzu to po prostu mocno przeżyłem, bo ja bym przez rok albo dwa odpracowywałem, bo 30 tysięcy miałem debetu. I nie chciałbym, żeby organizator, który robi kali, stracił. Nie musisz dużo zarobić, ale po prostu, żeby nie było sytuacji, że ktoś musi dołożyć 20-30 tysięcy czy 50 i nie może zapłacić zawodnikom. Wolę, żeby profesjonalna liga MMA płaciła mnie, a płaciła na pewno i żeby zawodnicy, mówię, mieli dobry hotel, dobre jedzenie, porządnych sędziów, żeby po prostu standard był nie wysokie garze, bo jest dużo organizacji, które się przebijają wysokimi garzami, później nie są w stanie zapłacić, ściągają ludzi z Ameryki skądś tam, a później nie mają pieniędzy zapłacić sędziemu albo komuś. Myślę, że to nie jest dobry kierunek, bo jeżeli zrobimy dużo gal małych, ale profesjonalnie zrobionych, właśnie mówię, z dobrym sędziowaniem, z dobrym mówię, hotelem, z dobrym jedzeniem, o zawodników będziemy dbać, to zrobimy tych gal 20-30 w roku i wtedy z tych 20-30 gal wyselekcjonujemy 4-5 najlepszych i możemy zrobić większe imprezy z lepszymi garzami. I wtedy może zawalczyć ktoś, tak jak właśnie, czy Tomek zwalczy ktoś, bo Będzie nas stać, tak? A w tej chwili nie możemy, moim zdaniem, za dużo opłacić, bo te imprezy nie będą się opłacać. Jak imprezy się nie będą opłacać, to po prostu ten sport zginie. Bo w kickboxing, dlaczego ja rozmawiałem z prezesem Polskiego Związku Kickboxingu i on mówi tak. Wiecie, dlaczego skończył się kickboxing? Ja mówię, dlaczego? Bo organizatorzy ścigali się z wypłatami. To znaczy, a później się okazało, że nikomu się nie opłaca robić tych imprez, i że po prostu dlatego nie ma imprez, no bo nikomu się nie opłaca. Więc musimy patrzeć na dobro zawodników, na dobro trenerów, organizatorów i połączyć wspólnie siły, żeby młodzi zawodnicy najpierw biją się na amatorstwo za darmo. Później przechodzą na zawodowstwo, biją się za małe pieniądze. A najlepsi się już biją za większe pieniądze. Ale nie możemy dać młodemu zawodnikowi nie wiadomo jakich pieniędzy, bo po prostu tych pieniędzy nie mamy. Więc ja myślę... Może zwariować. No właśnie. No, Każdy następny kontrakt zamienia się w tym. Kupi sobie Lamborghini i nie byśmy na paliwo zaraz. Na razie nikt nie zwariował, ale czekamy na pierwszego ośmiałka, który dostanie garze i zwariuje. Że lepiej zrobić dużo małych gal, które mało płacą, a zawsze płacą. I później można z tego wyselekcjonować 4-5 najlepszych organizatorów, którzy zrobią duże gale z jakimś większą, tam garzą, tak? Albo możemy stworzyć własną walutę i wypłacać w funtach katowskich.
nie wiem. Ja bardzo bym zdał, że kanto. Słuchajcie, może to jest śmieszne, ale ja nie widzę innej drogi. Tomku... Ja próbuję rozładować atmosferę. Strasznie napięta atmosfera. Nie, ja zszedłem na temat pieniędzy, dlatego... I to wszyscy cisza. Bo chodzi o to, że wielu z was chce te pieniądze jako zawodnicy i trenerzy. Ja to rozumiem, sędziowie też chcą, wszyscy chcą, tylko organizator musi mieć te pieniądze. Nie ma telewizji porządnej jeszcze w tej chwili, która nas wspiera. Nie ma w tej chwili, jakby powiedzieć, sponsorów dużych, tylko są mali. Więc my nie możemy, jakby powiedzieć, płacić nie wiadomo ile, bo to się skończy. Lepiej zrobić 30-40 imprez, które będą dobrze zrobione, niż zrobić 2-3 wielkie i to upadnie. No dziękuję bardzo. Na słowa się przyjąć. Szanowni Państwo, ja już gratulowałem organizatorom, wszystkim tenderom i tak dalej. Tu zaczęliście temat finansów, on jest taki zawsze trudny dla wszystkich. To tym bardziej trzeba uszanować tych chłopaków, którzy zostawiają trochę zdrowia na tym ringu, czy to nie. Tak, i wielki szacunek, że robią to po prostu przede wszystkim dla siebie, że chcą być po prostu mężczyznami. A te pieniądze, ja myślę, że one się w jakiś sposób znajdą. Zresztą, jak ja widzę tyle kamer, aparatów, konferencja techniczna. Sorry, ale w zapasach, pomimo, że takie były sukcesy międzynarodowe, na przykład świata i olimpiada, czegoś takiego nie było i dyscyplina jest niszowo, nie? A tutaj widzę pełną salę ludzi, którzy krzyczą, klaskają. Fantastyczna zabawa, jeszcze raz gratuluję. Oni się uczą po prostu tego sportu. Ja jeszcze zanim przejdziemy tutaj bezpośrednio do bohatera wieczoru, jeżeli chodzi o Szymona, to Krzyśku, to samo pytanie co Mirka i do Tomka. Co możemy zrobić lepiej, w którą stronę i z swojej strony, jak widzisz ze swojej perspektywy? To znaczy, jeśli chodzi o was, o Spartakusa i o stowarzyszenie, to proponowałbym właśnie tutaj współpracę z miastami ościennymi typu właśnie Tarnów, Rzeszów, Tarnobrzeg i Kraków, a jestem tutaj tego samego zdania. Mówię o, też chciałem rozładować atmosferę i mówię o garzach dla nas, nie dla zawodników. Racja jest racją, że jeżeli zawodnik ma harmonogram, ma te 2 czy 3 starty w swoim kalendarzu, to wie jak się przygotować i dlatego podzielam zdanie i Tomka i Mirka, że to ta systematyczność i to co powiedziałem wcześniej, systematyczność, 2-3 duże starty, a tam parę mniejszych i to będzie sukces nie tylko dla rozwoju imprezy, tylko dla rozwoju tego sportu. Dziękuję. Systematyczność. I przygotowanie zawodnika podnosi widowiskowość walki, co ma też przełożenie na pozyskiwanie publiczności, bo jeżeli walki są trudne i zawodnicy dyszą powiedzmy po pierwszej rundzie, no to ludzie po prostu puszczą, no to oprócz mediów to publiczność jest też motorem napędowym, także no to fajnie jest jak po prostu chłopak, zawodnik wie, że ma start nie wiem, w lutym, końcem kwietnia czy początkiem maja i ostatni końcem czerwca. I albo wygrywa, idzie dalej, albo po prostu odpuszcza już sezon i już. I wtedy jest pewna cykliczność, dzięki której może się przygotowywać jak prawdziwy sportowiec. A tak to zazwyczaj na dzień dzisiejszy jest też tak, no wiadomo, nie ma tutaj nikomu nic do rzucenia, bo wszyscy się uczymy, próbujemy coś robić. No ale sam kiedyś też tak się było też, że ktoś zadzwonił z Niemiec, z Holandii i jest walka za tydzień, bo szukali mięsa armatniego. No i trzeba było jechać, no, trzeba się po prostu też liczyć, że czasami taki telefon jest, nie? Albo jest ktoś w gazie, albo nie jest po prostu. Ale tak jak mówię, no wszystko jest na dobrej drodze i żeby po prostu to tempo utrzymać i będzie dobrze. Dobrze, niech światła powrócą w końcu na bohatera ze czwartym głównym wieczoru. Zwycięzcy naszego dzisiejszego, Szymon Bajor. Po dwóch porażkach, o których nie chciałbym przypominać, ale muszę. W końcu jesteśmy do przodu, jest 10, zwycięska walka na twoim koncie. Szymek, jak się czujesz oprócz tego, że kaszlesz? Walka była ciężka. Muszę powiedzieć, że prawa ręka mnie dosyć mocno boli. Ale czuję się dobrze i psychicznie, i fizycznie. Myślę, że
wszystko poszło po mojej myśli, słyszałem swój narożnik, tak jak oni mówili, to starałem się robić. No i poszło tak jak poszło, do przodu. No pierwszy kawał tak naprawdę przez na wątpliwe. To w ogóle pierwsza moja wygrana w pozycji stojącej, zawsze tam coś tam w parterze działałem i w ten sposób mi się udało wygrywać. No ale świat idzie do przodu, MMA idzie do przodu. Musiałem trochę zacząć wyciągać walkę z pozycji stojącej. Dużo sparowałem, ćwiczyłem tam z chłopakami z klubu Walter w Rzeszowie. Dużo miałem takich doświadczonych sparring partnerów i myślę, że to przyniosło efekt. No i pytanie, co dalej? W którą stronę? Szukamy sponsorów, szukamy większych gal, gdzie się rozwijamy, gdzie jeździmy? Muszę tak powiedzieć, ja jakieś tam duże pieniądze na tym nie zarabiam, ja walczę, tutaj ktoś powiedział, dla siebie. Owszem, tam jakieś tam pieniądze mam, żeby mi się to po prostu zwracało za przygotowania, bo przygotowania trwają to minimum 2 miesiące do walki, zależy ile się tam wcześniej dowiem. No suplementację też trzeba zakupić, myślę, na treningi dojeżdżasz, to nie jest tak jak każdemu się wydaje, no, trzeba trochę pieniędzy w to włożyć, trochę zdrowia, dużo wyrzeczeń. Myślę, że będę dalej szedł do przodu, będę chciał walczyć. Jakie propozycje będę dostawał, myślę, że większość będę przyjmował. Nie nastawiam się tutaj na jakieś takie większe gale, chyba że tam dostanę zaproszenie. Na razie jeszcze. Na razie się jeszcze uczę. Ktoś jeszcze może chciałby zadać pytanie do Szymka bezpośrednio. Pytać, nie gryzę. Szymon, to pierwszy taki międzynarodowy sukces chyba twój, jeśli chodzi o przeciwnika zagranicznego, tak? Bo walczyłeś w Niemczech. Walczyłem w Niemczech 22 października. Szkoda, że pan o tym przypomniał, bo chciałem o tym zapomnieć. No niestety, no, przegrałem w pierwszej rundzie. Myślę, że taki przeciwnik, jaki mi się trafi w Niemczech, to już mi się nie trafi, niestety. No tam przegrałem, polegam, ale miałem jeszcze dwie walki stoczone wcześniej. W tym roku bodajże jestem w Słowacji, obydwie wygrane, także to już trzeci praktycznie sukces z zawodnikiem za granicą. Na swoim ringu sukces smakuje najlepiej? Na pewno, no, ja miałem lepsze warunki niż mój przeciwnik, muszę powiedzieć. Mój przeciwnik musiał dojechać, no, nie wiem ile, ale parędziesiąt kilometrów i ja miałem 70 kilometrów do Tarnobrzega. Ja miałem publiczność za sobą, on miał przeciwko sobie. Ale trudno, no ja też czasami walczę na wyjazdach i to tam słyszę, że ja jestem zły, przeciwnik jest u góry. Tu się trochę rolę odmieniły, naprawdę to pomaga. To pomaga, słyszy się publiczność. Bardzo dziękuję za dobry. Jakie kolejne założenia taktyczne, jeżeli chodzi o rozwój? Czy dalej szkolimy stójkę, czy jakkolwiek się będziesz wybierał gdzieś na jakiś obóz treningowy? Coś, jakieś plany są, czy... Na razie myślę, że parter jest ok, stójka jest ok, ale będę chciał to jakoś połączyć w jakiś sposób. Nie mam takich sparring partnerów, z którymi mogę powalczyć stójkowo lub parterowo. Nie mam takich sparring partnerów przekrojowo, dlatego zamierzam jeździć do innych klubu, sparować przekrojowo, czy obóz. No zobaczymy, jak się jakieś uda zorganizować, to na pewno skorzystam. Czyli gorący apel do wszystkich, którzy nas słuchają i lubią inwestować w sport medialny. Jest zawodnik, który chce się rozwijać, można go wspomóc. Posparować, słyszeli. Nie tylko posparować, ale myślę, że wspomóc go materialnie, uzyskując za to niewymierną usługę reklamową, chociażby na henny, na plecach lub logotypu na spodek. Czy jeszcze może jakieś pytania będą od Państwa? Jeśli moglibyśmy poprosić indywidualnie, jeśli oczywiście, jak najbardziej, będą wszyscy tutaj obecni do Państwa dyspozycji. Dziękuję uprzejmie za oficjalną część i zapraszam indywidualnie do każdego.